Tomasz Misiak, zapraszam serdecznie na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu pan Filip Gryko, szef Klubu Radnych Zielona Razem. Dzień dobry. Witam państwa. A dotarło do pana taka informacja, właśnie sobie teraz pomyślałem, jak wymieniałem nazwę klubu, że ludzie mylą partię Razem z Klubem Zielona Razem? Nie, jeszcze nie dotarłem. Ja też się zdziwiłem lekko, ale była tutaj niedawno członkini partii Razem i mówi, że mają czasami problem z rozpoznawalnością, bo kiedy ludzie słyszą Razem, mówią Zielona Góra Razem, no to wy powinniście się cieszyć chyba z tego tytułu. No i jakiś ogólnopolski brand to jest na nim połączone częściowo oczywiście. No, wiadomo, że u nas ten przyrostek zielona to jest od takiego potocznego nazywania Zielonej Góry, którym mówią, skąd jesteś zielone i to jest naturalne i tak żeśmy wymyślili, skróciliśmy nie Zielona Góra Razem, tylko jest Zielona Razem, a Razem to chyba nie jest tylko dla jednej partii, jednej organizacji, dla wielu stowarzyszeń. Tak się zastanawiam, czy kiedy powstało hasło Zielone Razem, była już partia Razem. No, chyba jeszcze nie. Chyba nie. Chyba nie. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, ale to taka wykrojka na początek, bo sam się zdziwiłem, że rzeczywiście tak jest, że ludzie mogą mylić partię ogólnopolską z czymś, co przecież partią nie jest. Klubem Radnych. A Klubem Radnych, który zrzesza ludzi o różnych poglądach, co państwu wielokrotnie podkreślaliśmy. Różnych poglądach i różnym podejściu do różnych spraw. Temat pikników jest absolutnie modny, zwłaszcza pikników takich konsultacyjnych, zwłaszcza w momencie, kiedy one się zbliżają. W sobotę mamy kolejny piknik, tym razem na Jędrzychowie, na Polanie przy Lesie Liliowym. O godzinie 15 można się tam wybrać. Organizatorzy mówią, że będzie mnóstwo atrakcji, ale oczywiście nie o same atrakcje dla mieszkańców chodzi, a o konsultacje szeroko rozumiane, warsztaty bottom-up, które będzie prowadzić pani Agnieszka Opalińska. Pan, rozumiem, jest jak najbardziej za tego rodzaju formą spędzania czasu, a przy okazji rozmawiania z mieszkańcami. Oczywiście w każdym z tych bottom-upów, czy z każdym z tych warsztatów brałem udział i starałem się zawsze pomóc i w organizacji, i później w samym przeprowadzeniu. I uważam, że to jest bardzo dobry sposób. Myślę, że najlepszy sposób na konsultacje. Oczywiście zdania są podzielone nawet w naszym klubie, bo okazuje się, że jeden z radnych, o tym mówię, Andrzej Bocheński, ma inny pomysł i ma inne poglądy. Ja uważam, że jak najbardziej, szczególnie teraz, gdzie jeszcze daleko do wyborów, jeszcze jest praktycznie 2,5 roku, prawie 3 lata do tego terminu, możemy spokojnie prowadzić coś w formie pikników, gdzie na tych piknikach przede wszystkim przyciągamy mieszkańców różnymi atrakcjami, a przy okazji przeprowadzamy warsztaty i to jest bardzo poważna z jednej strony jakby organizacja, która nas pomaga, bo wspomagamy się tutaj stowarzyszeniami, które zajmują się na co dzień, choćby Stowarzyszenie Partycypacja, która zajmuje się, są tam socjologowie i badają jakby opinię publiczną i badają, przeprowadzają konsultacje i to oni uważają, między innymi nie my politycy, tylko naukowcy, ludzie, którzy się na tym znają, są wykształceni, że jest to jeden z najlepszych sposobów prowadzenia konsultacji. To jest nic nowego. W innych większych miastach, nawet miejskie pracownie urbanistyczne prowadzą pikniki, gdzie prowadzą konsultacje planów, studium i różnego innego rodzaju dokumentów. Jest to naturalne, ponieważ no, mieszkańcy rzadko aktywizują się w przypadku takich zamkniętych spotkań przy zielonym stoliku, jak to nazywam, gdzie włodarze miasta, radni czy też urbaniści za zielonym stolikiem siedzą na sali i słuchają tego, co mieszkańcy mają do powiedzenia. Zazwyczaj przychodzą wprost przyjść na zazwyczaj przychodzą tylko ci, którzy są jacyś natchnieni politycznie, albo byli politycy, albo działacze, którzy są bardzo zaangażowani w swoje sprawy, a niekoniecznie mieszkańcy, zwykli mieszkańcy, którzy chcieliby coś zmienić wokół siebie. I wtedy przyciągamy ich takim piknikiem. Oczywiście dzieciom proponujemy różnego rodzaju gry, zabawy, żeby ich zająć, a w tym czasie rodzice biorą udział w tym, ale też, co więcej, te dzieci też angażujemy, ponieważ no też w przypadku, nie wiem, choćby placów zabaw, terenów rekreacyjnych, to przecież oni powinni decydować tak naprawdę, bo oni będą z tego korzystali jako dzieci, jako młodzież. Tutaj mieszkańcy mówią dość wyraźnie, plac zabaw placem zabaw, ale chcielibyśmy mieć taką łąkę, na której będzie można posadzić różnego rodzaju kwiaty. Jak wczoraj rozmawiałem tutaj z panią Barbarą Marcinow, ona też jest zaangażowana właśnie w organizację tego pikniku, mówi, no tu mieszkańcy mówią bardzo wyraźnie, nie chcemy jakichś nie wiadomo jak potężnych atrakcji, fajerwerków w tym miejscu. Chcemy prostą rzecz, teren, który może być miłym dla oka, terenem, gdzie człowiek przyjdzie, rozłoży sobie kocyk właśnie, usiądzie z dzieciakami, dzieciak pobawi się na placu zabaw, a rodzice po prostu odetchną gdzieś na świeżym powietrzu. I okazuje się, że to są takie bardzo proste rzeczy, często nie wymagające wielkich nakładów finansowych, a przy okazji mogą cieszyć oko po prostu, tak? I zadowalać dużą grupę ludzi. No, my z prezydentem jakiś czas temu usiedliśmy do rozmów, gdzie też brały udział w tym stowarzyszenia, inicjatorzy i kwestii tego, no, jak to nazwać, terenu rekreacyjnego przy ulicy Chmielnej.
plus przy ulicy, przy Wieży Braniborskiej, plus Dolinie Gęśnika i oczywiście nasze panie ze stowarzyszenia na Jędrzychowie, które organizują, są organizatorami tego pikniku, który będzie teraz w sobotę. Już wtedy powiedzieliśmy, że są pewne środki, przewidzimy pewne środki w budżecie miasta na realizację takich zadań. I ustaliliśmy pewną kolejność. Ale mówimy o przyszłorocznym oczywiście budżecie. Przyszłorocznym, ale ustaliliśmy też już wtedy, bo to było prawie rok temu, ustaliliśmy pewną kolejność, że w pierwszej kolejności robimy Chmielną. I Chmielna już jest po przetargu. Wykonawca ma 3 miesiące na realizację. Oczywiście będziemy starali się pomóc, żeby to wszystko zostało na czas zrealizowane i zgodnie z zamysłem mieszkańców, bo to jest bardzo ważne, bo po to robiliśmy te całe metodą, warsztaty metodą bottom-up. Później chcemy oczywiście z pieniędzy unijnych robić Dolinę Gęśnika, Park Tysiąclecia, ale w międzyczasie pojawiły się stowarzyszenie na Jędrzychowie, które też by chciało tą łąkę zagospodarować. I tu powiedzieliśmy sobie, że dajemy sobie teraz jeszcze, prowadzimy konsultacje w tym roku, a w przyszłym będziemy rozmawiali już o pieniądzach, tak, bo musimy po prostu rok rocznie dźwignąć chociaż jeden z takich tematów, bo jak w przypadku Chmielnej, jak i takich w przypadku Jędrzychowa, raczej to będzie finansowanie stricte z budżetu miasta, tak, i tutaj musimy liczyć tylko i wyłącznie na siebie jako na samorząd. No inna sprawa jest taka, że parę roku mamy ciężko. Już taką, że nawet gdyby jutro ktoś postanowił, to byśmy w porządku, sadzimy kwiaty, to się nie da tego fizycznie zrobić, ale tak. To chyba mieszkańcy już zdają sobie doskonale z tego sprawę, zwłaszcza ci, którzy się zaktywizowali, potrafią się zorganizować, tak jak chociażby pani ze Stowarzyszenia na Jędrzychowie, z tej grupy inicjatywnej, które organizują ten piknik, wiedzą dokładnie, że to jest dopiero pierwszy krok. Tu trzeba coś wydyskutować, pokazać, jaka jest potrzeba, a potem myśleć o tym, jak to zrealizować. Tak, finansowania, później o realizacji i tutaj też, żeby mnie przekonać Radę Miasta, z prezydentem znaleźć pozycję w budżecie, pieniądze przekazać na nią przez Radę Miasta, także to jest jeszcze jakby długa droga. Ale przykład Chmielnej pokazuje, że jest to możliwe, tak. Czekamy jeszcze na namacalne jakby skutki tego bottom-upu, kiedy zostanie to zrealizowane i myślę, że to będzie kwestia tych wakacji. Chcielibyśmy, żeby dzieci jeszcze w sierpniu albo we wrześniu po powrocie z wakacji skorzystały z tego terenu wakacyjnego. Nie tylko dzieci, bo to też jest dla seniorów i dla różnego rodzaju zabawy są dla jakby całego przekroju. Ludzi w różnym wieku. Tak, dla ludzi w różnym wieku, całego przekroju społeczeństwa tam i lokalnego i to oni to wybierali i taki był pomysł. Dlatego już będzie widać fizycznie to namacalnie, że trzeba przejść pewną drogę. Od pomysłu, poprzez piknik, koncepcję, dyskusję koncepcji, no i później znalezienie finansowania. I te rzeczy, jak się okazuje, będą też najprawdopodobniej zapisane wszystkie w tym regulaminie konsultacji, który jest na ukończeniu, tak jak właśnie mówiła wczoraj pani Barbara, ta grupa przez cały czas pracuje, są już coraz bliżej opracowania ostatecznego wariantu, myśli, że po wakacjach uda się przyjąć ten regulamin jako taki. I tam to całe gremium, bo przecież są tam i urzędnicy, i ludzie z różnych stowarzyszeń, wypracowali no taki, powiedziałbym, kompromisowy wariant tego, jak przeprowadzać konsultacje. I tam zapisano wyraźnie piknik, czy piknik konsultacyjny, czy warsztaty bottom-up, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to jedna z dopuszczalnych form konsultacji społecznych w mieście. Nikt nie mówi, że tak mają wyglądać wszystkie konsultacje, zawsze róbmy tylko pikniki od początku do końca, zabawa i wtedy rozmawiajmy, ale jedną z dopuszczalnych form jest właśnie taki piknik. Bardzo skuteczną to się okazuje, ponieważ w przypadku Doliny Gęśnika no, liczymy tak, że około 600 osób było obecne na tym pikniku, 600-700 osób tak przewinęło się, z czego prawie połowa wzięła udział w głosowaniu. A trzeba pamiętać, że licząc, liczymy też dzieci, nawet te najmniejsze, także widać, że ta skuteczność jest dość duża i ludzie są zainteresowani, ci, co przychodzą i tak myślę, że tego trzeba się trzymać, tego rodzaju konsultacje. Oczywiście nie w każdym temacie. Ciekawe jest to, że mieszkańcy, choćby jak mogę powiedzieć na swoim przykładzie na Dolinie Gęśnika, po jakimś czasie pytali się mnie, zaczepiali mnie na ulicach normalnie jako radnego, co będzie robione, co w końcu wygrało, kiedy będzie robione, także interesują się, zależy im i chcą, żeby ten teren się zmieniał. Taki, no nie widzę innej możliwości dotarcia do mieszkańców, jak jakby zapoznania ich z tą ofertą i z tymi propozycjami i ich wpływ na wszystkie propozycje, jak w formie otwartego spotkania w formie pikniku, które jest no, inna sprawa, że przyjazną mamy teraz taką, tak? Jaką mamy i no, nie wyobrażam sobie, żebyśmy zimą przy trzaskającym mrozie próbowali organizować jakiś piknik z kiełbaskami i ogniskiem. Zima to jest czas na inną pracę koncepcyjną, przygotowanie pewnych planów, a później trzeba z tym wszystkim wyjść, projekty i wyjść z tym wszystkim do mieszkańców i to jest super. Dużo osób jest bardzo zadowolone z tego i widać, że mają możliwość decydowania. Ważne też jest to, żeby dopilnować, że te wszystkie decyzje i to wszystko, co zostało na papier przelane, zostało zrealizowane w tej formie, jaką mieszkańcy
widzieliby, przynajmniej w, nie wiem, w 80%, bo to też jest kwestia tego, że co innego jest jakby na papierze narysować coś, a co innego jeszcze zmieścić to wszystko w ramach finansowych i zrealizować tak, jak mieszkańcy chcą. I teraz ten przykład Chmielnej musi być taki typowo zrealizowany tak, jak oni by chcieli. Tam to rzeczywiście też są swojego rodzaju problemy, bo pod gruntem są jakieś tam sieci i tak dalej, ale to już jest inna sprawa, ale teraz ważne, żeby to zostało zrealizowane i w terminie, żeby była możliwość skorzystania z tego i wtedy mieszkańcy, mam nadzieję, że poczują, że mają wpływ na coś, tak, i że przynajmniej na te tereny rekreacyjne należą i do nich i mają wpływ na to, jak one będą wyglądały i też poczują się za nie odpowiedzialni, bo w czym jest też problem. Pani doktor Opalińska mówiła między innymi, żeby na Chmielnej pozwolić ludziom stworzyć sobie własne miejsca, na przykład, gdzie będą mieli kwiatki i klomby, ale chodzi o to, zróbcie to sami, bo wtedy będziecie o to dbali. Tak, o to a nie, że przyjdzie jakiś urzędnik i uzna, że tutaj tylko bratki mają być. Tak? To chodzi o to, żeby zadbać o tereny zielone i żeby też mieszkańcy zwracali uwagę na tematy dewastacji, tak? No bo też pojawiają się takie problemy, choćby na Wadomostawie, czy gdziekolwiek indziej, gdzie pieniądze dużo zostały wydane i teren to troszeczkę czasami niszczeje, ponieważ no, nie każdy ma pozytywny do tego nastawienie. No pojawiają się kredyty, bandale, którzy idą po prostu. Niszczą, uszkadzają i jak mieszkańcy nie będą zwracali na to uwagi, to ja myślę, że służby miejskie no, nie są w stanie każdego złapać za rękę, ale jak już ktoś brał udział w tym wszystkim, dodatkowo nie zrobił jakieś nasadzenia, no to raczej będzie z okna przynajmniej wyglądał i zadzwoni na tą policję, czy na tą straż miejską, czy różnego innego rodzaju służby, żeby zareagować, że coś się dzieje z jakby terenem, który został całkiem niedawno no, zrealizowany za grube pieniądze. A taki piknik również przewidujecie Państwo na Wzgórzach Piastowskich? Najprawdopodobniej tak, ponieważ Wzgórza Piastowskie to będzie chyba największa inwestycja w tereny zielone w naszym mieście z pieniędzy unijnych i chcielibyśmy tak samo z mieszkańcami przedyskutować. Choćby przykład tej wrotkarni, rolkarni, czy łyżwiarni. W ogóle przykład tej polany, bo widziałem ostatnio piknik zorganizowany oddolnie, tak? Ludzie mówią o tym, że jest taka polana i mamy pewnie zdania podzielone jak wszędzie. Nie każdy jest w stanie sobie wyobrazić, że da się tam postawić jakiś budynek, który byłby funkcjonalny, a przy okazji nie zabierał tego miejsca. No nie każdy ma wyobraźnię przestrzenną. No i nie każdy projekt architektoniczny jest dobry, to też jest na temat. Oczywiście, są bardziej udane i mniej udane projekty i o tym już doskonale wiemy i trzeba przedstawić te koncepcje. A co zrobić, jeśli mieszkańcy powiedzą, że nie chcą tam? No to trudno, to nie robimy. Ja uważam, że jeżeli większość mieszkańców decyduje, żeby nie robić tam, to nikogo na siłę nie będziemy uszczęśliwiać, jeżeli przedstawimy koncepcję, bo to nie chodzi tylko o ten jeden element, ten park. Tylko ten jest jakby najbardziej sporny, tak? Bo nie słyszałem, żeby ktoś protestował, że nie chce igielitu na Tatrzańskiej. Tak? No, ja, panie rektorze, to pan może się zdziwi, że będą pewnie też przeciwnicy i ale oczywiście, że będą. Tak? Będą zwolennicy, żeby zostawić to tak, jak jest, ponieważ jest wspaniale, ale po to właśnie są takie warsztaty i po to jest badanie w ten sposób opinii publicznej i szukanie pewnych kompromisów i rozwiązań, żeby znaleźć głos większości, a nie głos tych aktywnej mniejszości. Bo czasami tak jest w naszym mieście od jakiegoś czasu, że ta aktywna mniejszość próbuje decydować za większość i próbuje wymusić i na radnych, i na prezydencie rozwiązania, które on uważa za jakby jedyne słuszne, tak? A nam chodzi o to, żeby to mieszkańcy decydowali. Czyli sprawa jest prosta. Jeśli się okaże, że mieszkańcy powiedzą, na tej polanie chcemy, żeby to była nadal polana, okej, jest siłownia, niech sobie będzie, może wyznaczycie jakieś tam, nie wiem, boisko to do czegoś. To nie będziemy się upierali, bo wtedy to jest jakby decyzja mieszkańców, tak? Nie mija się z celem i trzeba szukać w tym przypadku kompromisów. Jest to element, który jest jakby tylko jedną składową całej koncepcji Wzgórz Piastowskich. My będziemy starali się zaprezentować parę rozwiązań, tak samo jak w przypadku ulicy Gęśnika, Doliny Gęśnika i zaproponować parę różnego rodzaju koncepcji i parę projektów przedstawić mieszkańcom. Między innymi pewnie też pojawi się ten sporny element wrotkarni, czy tam rolkarni, jakkolwiek to zwał. I zobaczymy. Tak czy może po prostu lodowiska? A jeśli nie, to gdzie można postawić lodowisko w Zielonej Górze? Ja się zastanawiałem i nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie mógłbym umiejscowić w Zielonej Górze lodowisko takie, które latem mogłoby być w rotkarni. No poza tym, że wszyscy mówią CRS, tylko trochę mnie już męczy. Ja wiem, że tam jest duża, mnie osobiście, że jest duża infrastruktura sportowa, to wszystko ładnie wygląda, obok Mosil i tak dalej, basen, fitness, boiska. Może rzeczywiście naturalnie mogłoby się kojarzyć, czy dlaczego nie tam kolejne miejsce do rekreacji, ale czy my wszystko musimy mieć zawsze w mieście skumulowane tylko w jednym miejscu, tak? No, być może znalazłoby się jakieś inne dobre rozwiązanie. Znaczy właśnie i ten miejsce. Park Piastowski, ten teren rekreacyjny, jak to nazywamy, który oczywiście będzie z zachowaniem wszystkich tam kwestii związanych z przyrodą
zachowany, ale on ma być jakby tą drugim miejscem rekreacji, ponieważ jeden to jest oczywiście, co pan redaktor powiedział, CRS i tu też walczymy o rozbudowę i budowę takiej koncepcji hali do nauki koszykówki dla młodszych, dla dzieci, takiego prawdziwego centrum szkoleniowego dla dzieciaków, ponieważ uważamy, że koszykówka nie żyje tylko samą zawodową koszykówką, ale potrzebne są młode kadry i Zielona Góra takim zagłębiem chcielibyśmy, żeby była. Także myślimy nie tylko o rozwoju CRS-u, ale także o rozwoju drugiej lokalizacji i tu myślimy o Parku Piastowskim, żeby to się jednak troszkę rozkładało na dwa miejsca, ponieważ no, problem zawsze są komunikacyjne. Jest jakiś mecz na CRS-ie, a dodatkowo ktoś chce iść na basen czy na coś, już jest problem z parkowaniem. No już jest problem, zdecydowanie. A w tym przypadku jeszcze bym chciał przyjść na, nie wiem, na dowrotkarnię albo przyjść na łyżwy i pojawia się kolejny problem. Tak? Także trzeba troszeczkę to rozbić, znaleźć inne miejsca i już od Niemca, kiedy tu jeszcze był Greenberg, doskonale było wiadomo, że tam to jest super lokalizacja i tam była skocznia narciarska, był stok narciarski, a miasto wtedy liczyło 20 tysięcy mieszkańców. Teraz liczy 140 tysięcy mieszkańców i brakuje nam tego rodzaju rozrywek. No, niektórzy mówią, że tam naturalne ukształtowanie terenu absolutnie sprzyja wszelkiego rodzaju formom rekreacji, bo jeśli ktoś lubi biegać pod górkę, to będzie biegał pod górkę. Jeśli lubi jeździć na rowerze z górki, to znajdzie i takie miejsce. No, Wzgórza Piastowskie są wielofunkcyjne, ale niektórzy do nich się po prostu przyzwyczaili w takiej formie, jakiej one są. I pewnie znajdziemy wielu takich, którzy powiedzą absolutnie nic nie róbcie w tym terenie, niech on pozostanie w cudzysłowie dziewiczy, bo jeśli popatrzeć, co tam się dokładnie dzieje, ile tam Lasy Państwowe dróg natłukły i to tak powiedziałbym, że brakuje tylko pasów namalowanych gdzie nie gdzie. Nie, no bo są też, są drogi te asfaltowe. No są i asfaltowe. No, tego, można się zdziwić, tylko lata to nie było. No jeśli ktoś nie był, no warto się wybrać czasami i popatrzeć na to, co dzieje się w parku na Wzgórzach Piastowskich, bo tuż obok źródełka można pojechać naprawdę piękną drogą. No, została tam wybudowana, ja jakoś nie słyszałem, żeby ktoś robił pikiety pod budynkiem Lasów Państwowych w Zielonej Górze i mówił, nie róbcie takich dróg eleganckich, bo tam jest przepiękny teren. No i nie róbcie gospodarczej wycinki, bo to też trzeba jednak obserwować, że czasami jeden tydzień tam się biegnie, czy tam jedzie na rowerze i jest piękny las, a tydzień później przyjeżdżasz, a tam tylko są konary, tak? Bo się okazuje, że już tam parę hektarów zostało wycięte i Lasy Państwowe, jak my jako radni zwracamy się, czy prezydent miasta zwraca się do Lasów Państwowych, to tłumaczą się zwykłym gospodarczym prowadzeniem lasów. No to jest ich zajęcie, no. To jest taka ich plantacja, tak można powiedzieć, tak? I teraz tylko kwestia tego, żeby w jakiś sposób z nimi współpracować, żeby to nie było na takiej zasadzie, że dowiadujemy się ostatni, że będzie coś tam wycięte. I stąd też pewne rozmowy, które dziś tam prowadzimy i osoba też w postaci kierownika do spraw zieleni jakby w naszym mieście, który ma też kontaktować, ma leśników w swoim, dwóch leśników w swoim jakby zespole i tutaj też ma być współpraca z lasami. A nowy kierownik już zaangażował się na tyle w pracę, że nie wiem, spróbował stworzyć sobie jakąś koncepcję tego, jak powinno to wszystko funkcjonować, czy to jest na etapie realizacji? Tego co wiem, to jest na etapie realizacji, przygotowuje to wszystko. To nie jest tak z dnia na dzień, ponieważ no, sytuacja w naszym mieście w przypadku jakby tej zieleni, no niby wszystko jest ładnie, super, ale brakuje pewnych instrumentów, które trzeba wprowadzić, instrumenty, które pochodzą już z większych miast, które zostały już wcześniej wypróbowane i warto, żeby je powoli wprowadzać. Tego z dnia na dzień się nie zrobi. No myślę, że brakuje też pieniędzy jak zwykle. No na pewno nie ma ich w tegorocznym budżecie. Środki finansowe to na 100% jest z tym problem, ale też kwestia i kadry i pewnych przyzwyczajeń też, które wcześniej były i kwestia też wycinki sanitarnej, przycinania drzew i to trzeba wszystko troszkę te podejście zmienić. Tak? I to jest ten problem, że tego się nie da zrobić z dnia na dzień, czy z miesiąca na miesiąc. Ja myślę, że to potrwa parę lat, ale pewne efekty pewnie już w przyszłym roku będzie widać. Filip Gryko, szef klubu radnych Zielona Razem, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu.